Pierwszy dzień święta wszystkich mam, 25 maja, w żłobku w Rogożniku spotkali się rodzice uczęszczających tam dzieci. Pracownicy placówki przygotowali wiele atrakcji dla zgromadzonych. O programie imprezy opowiada dyrektor żłobka gminnego Anna Katolik-Brzeszcz. W dniu dzisiejszym w żłobku w Rogożniku odbyła się uroczystość poświęcona Dniu Mamy. Uroczystość tę rozpoczęły występy dzieci, następnie mamy dostały prezenty wykonane przez najmłodszych, zostało odśpiewane 100 lat. Mamy zostały zaproszone na słodki poczęstunek, a cała ta uroczystość zakończona została występem naszych pań opiekunek, które przedstawiły Jasia i Małgosia. Dzieci wręczyły swoim mamom prezenty i zaśpiewały 100 lat. Goście mogli obejrzeć pracę najmłodszych. Na koniec spotkania opiekunki przedstawiły spektakl odzwierciedlający bajkę Jaś i Małgosia. W naszej małej rodzinie.